Pierwsza połowa perfekcyjna, w drugiej lekkie rozluźnienie, troszeczkę rywale napsuli wam przez chwilę krwi, ale jakby nie patrząc, pewne zwycięstwo. Chyba też tak uważasz? Tak, myślę, że pewne. To najważniejsze, że zwycięstwo. Jak zwykle no, pierwsze minuty dobre, później standardowo przysnęliśmy. No i to było znaki, bo szczelili w jedną, drugą bramkę. No ale co, no liczy się w zwycięstwo 3 punkty, no i co, odskakujemy na kolejne 3 punkty, no i gramy dalej. Najważniejsze, że nas to cieszy i gramy dla fanów. Tutaj jak schodziłeś, wasz najwierniejszy młody kibic powiedział: Dawid, ty zawsze coś musisz strzelić, już masz 15 bramek, dzisiaj prawie hat-trick, bo tutaj kolega ci zabrał w końcówce. Wy bez porażki, chyba jesteś zadowolony z tej pierwszej rundy. Tak, jak najbardziej jestem zadowolony. Już nie z tak samych bramek, bo najważniejsze są punkty, że mamy pierwsze miejsce, że chłopaków to cieszy, no i fajnie zespołu, coraz jesteśmy drużyną, która dopiero pierwszy rok się tak zebrała, więc staramy na razie się, że tak powiem, no zgrywać. A co dalej będzie dalej, no to już zobaczymy, nie? Najważniejsze, że idzie. Jesteście nową drużyną, tak jak powiedziałeś, więc pytanie, skąd pomysł, żeby przystąpić do rozgrywek Biznes Ligi? No i powiedz trochę, bo nie będziemy ukrywać, że też już trochę ograni jesteście tam w różnych rozgrywkach, więc czy gdzieś gracie i skąd wasze doświadczenie? Tak, jak najbardziej jesteśmy, że tak powiem, porozrzucani po różnych klubach na trawie. Skąd pomysł? Pomysł stąd, że mój wujek, który właśnie jest prezesem firmy Halmont, to jest fanatyk piłki. I po prostu stwierdziliśmy, że czemu mamy nie reprezentować godnie jego firmy, tym bardziej, że tu ma siedzibę w Krakowie. Wyszukaliśmy od znajomych właśnie Biznes Ligę, bo wcześniej o tym nie mieliśmy pojęcia. No i tak spróbowaliśmy, zapisaliśmy się. No i tak gramy, nie? Czym zajmuje się wasza firma? Firma czym się zajmuje, jest producentem i montażem, producent i montaż wszelkiego rodzaju konstrukcji stalowych, wielkie hale magazynowe, produkcyjne, salony samochodowe, różne ogólnie przedsiębiorstwa, takie przemysłowe, wielkie hale. No i tym szczególnie, w szczególności. Trafiliście do takiej ligi snajperów, bo tutaj jest Arma, jest Tomek Kielar, który teraz tutaj się rozgrzewa. Jest walka solidna. Ty na razie na 4. miejscu. Przegonisz tych snajperów? Tak, właśnie tak śledzę sobie te wszystkie inne ekstraklasy, inne pierwszą, drugą ligę. To właśnie widzę, że tutaj u nas jest tak strzelecko. Ale nie, no tak jak mu powiedziałem wcześniej, najważniejsze dla mnie są punkty. Bramki to jest tylko dodatek. Dla mnie najważniejsze są punkty i że wygrywamy i mamy to pierwsze miejsce. Czyli Halmont bez porażki w sezonie zimowym, jest to prawdopodobny scenariusz twoim zdaniem? To się okaże. Jak sami widzicie, to jest mecz meczowi nierówny totalnie. Każdy z każdym może wygrać, więc no fajnie by było, a co będzie, no to zobaczymy.